Julka, pierwszy i zarazem ostatni sparing fali pod Dębowcem przed ligą. Zwycięski 3-1, ale ten wynik chyba też nie jest sprawą najważniejszą podczas takich meczów towarzyskich. Jak to u Was było? Czy ta mobilizacja była dzisiaj bardzo duża w związku z tym, że grałyście u siebie? Powiem tak, na pewno to jest też mobilizacja, ale jak i presja troszeczkę grać przy swoich kibicach, bo wiadomo, że chcemy się jak najlepiej zaprezentować, chcemy, żeby ludzie przychodzili na nasze mecze i oglądali naszą najlepszą siatkówkę. Dlatego to był taki sprawdzian troszkę dla nas, który no, wydaje mi się, że zdałyśmy go, bo ja osobiście cieszę się najbardziej z tego trzeciego seta, można powiedzieć, na przewagi, bo przegrywałyśmy już chyba z 5 punktami, a potrafiłyśmy to obrócić na naszą korzyść i to myślę, że świadczy o tym, że my mamy fajne charaktery w drużynie, że będziemy walczyć na pewno o jak najwyższe miejsce w lidze. Jeśli chodzi o Ciebie, Ty ten okres przygotowawczy miałeś bardzo intensywny, ale nie z naszą drużyną, a w reprezentacji Polski. Czy Ty czujesz, mimo tego, że jesteśmy jeszcze przed początkiem sezonu, czy Ty czujesz już jakieś zmęczenie? Miałam tydzień przerwy i myślę, że było to wystarczające. Wiadomo, zawsze nie ma tak. Wydaje mi się, że ciężko jest powiedzieć, czy to jest mało, czy to jest dużo, bo każdy trochę reaguje inaczej, ale jeżeli chodzi o zmęczenie od siatkówki, to ja nigdy nie mam. Także cieszę się, że po tygodniu już wróciłam tutaj do swojej drużyny i mogłam zacząć z nimi przygotowania, bo już troszeczkę też, może nie, że na to czekałam, ale już taka ekscytacja, już nie mogłam się doczekać, co to będzie, co nowy sezon przyniesie. Pozycja rozgrywająca jest dosyć istotna, bo ty musisz jakby się dostosować też do tempa ataku pozostałych dziewczyn, żeby dokładnie wystawiać te piłki. Udaje się to na razie bardzo dobrze. Jak będzie to wyglądało w lidze? Jakbyś mogła tak troszkę zapowiedzieć, zachęcić kibiców do tego, żeby przychodzili tutaj na te nasze mecze? Myślę, że warto nas oglądać, bo jesteśmy drużyną walczącą, mamy super charaktery, mamy fajne dziewczyny i myślę, że będziemy grały różnorodną siatkówkę, będą to szybkie piłki, będzie to urozmaicona gra. Ja na pewno bym tak chciała grać i będziemy do tego dążyć, żeby to wyglądało jak najlepiej. No i dzisiaj urodziny Julii Nowickiej, jest zwycięstwo, mały prezent, jest tort od cukierni Wadowice. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No dziękuję, jutro mam urodziny, ale już dzisiaj było świętowane z drużyną, także dziękuję bardzo za życzenia i mojej drużynie i w ogóle całej otoczce, sztabowi za życzenia i za tort. Wspaniały od cukierni Wadowice, dziękuję bardzo. Dzięki.